Halo, halo dzieciaczki, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sushi, Ghost of Tsushima. Idziemy, w końcu fabułę ruszymy, a nie misje poboczne. Zaczynamy od wiadomości w płomieniach z panem Shimurą. Spotka się pan z Shimurą w starym obozie łowieckim. Najpierw trzeba znaleźć stary obóz łowiecki. Teraz pyrtum, pyrtum. I tu chyba jest obóz. O. Mamy pana Shimurę. Są wieści. Tak, panie Shimura. Op. Trochę misji pobocznych ostatnio było smyranych, znaczy tylko one. Super, Znalazłem że tak. Kora w zatoce u Mugi. Był pijany? Wytrzeźwiał. Spłaci dług wobec ciebie i popłynie na Honshu. Nie jestem wzorem cnót. Ale niewielu zna może tak dobrze jak on. Ci ludzie dostarczą twoją wiadomość? Owszem. Kotaro i Jiro są odważni. Wezwą szoguna do wysłania posiłków. Goro jest gotów. Spotkamy się w pobliżu i zaprowadzi nas do łodzi. Zaczekamy na odpowiedni moment. Wykorzystaj okazję i przygotuj się do walki. Tak, wuju. Idziemy walczyć. Już czas. Wszyscy do koni. Jesteśmy gotowi. Na koń. Bądźcie czujni i wypatrujcie przemytnik. Zawsze. Ziutek, ja za to w wieku 22 lat zacząłem. Słucham. Ciekawi mnie, jak poznałeś Gora. Wbrew zakazowi szoguna sprzedawał chiński jedwab. Spaliłem mu towar i zaniechałem kar. Zasłużył na chłostę. Ale go przed nim uchroniłem. Prawny marynarz bywa przydatny. Ciekawe dlaczego, Dominik. Ciekawe. Ja jestem dyslektykiem. Nie ma się czego wstydzić. Mongołowie mają wiele statków. Czy Goro ominie wszystkie? Nie ma wyboru. Masz babcię polonistkę? To dobrze, że ci tłuczę ortografię. Nie lękaj się śmierci, Kotaro. Żyj z odwagą. I nie zapominaj o ludziach, których chronisz. Panie Shimura! Goro! Panie... Gdzie twoja łódź? Tędy. Cieszę się, że żyjesz, panie. A ja, że zgodziłeś się na spłatę długu. Zrobię co w mojej mocy, ale obawiam się, że Mongołowie zatopią mnie, nim się oddalę. Zbyt wiele par oczu śledzi tafle wody. Być może skierujemy ich wzrok gdzie indziej. Zsiądźcie. Tak trzeba będzie zrobić. Dalej pójdziemy. Dobra, jedziemy dalej. Fort Mitodake. Mój ojciec wyrwał tę twierdzę z rąk klanu Yarikabów. Teraz jest w rękach Mongołów. Ziutek, daj mi donate'a, ja mu tam ten ogarnę. Ja jestem jego słownikiem ortograficznym. Jeśli narobimy dość hałasu w forcie, mongolskie załogi skupią się na nas, nie na wodzie. Potrzebujesz, Dominik. Odciągniemy wroga pod fort. Ruszaj, gdy usłyszysz walkę. Mój panie, zginiesz! Masz się w dostarczeniu wiadomości. Tak jest. Konie mogą nas zdradzić. Panie Sakai, chodźmy pieszo. Idziemy pieszo. Potrzebujesz, dziecko, potrzebujesz. Powiedziała młodsza od niego. Dobra, idziemy, atakujemy fort. Trzeba go przejąć w końcu. Armie Mongołów są silne, ale nasz atak wybije je z rytmu. Oby ta teoria sprawdziła się. Czekajcie, bym chciał inną zbroję. A, to jest do strzał. Tutaj wykrycie przez wroga, bohatera. I teraz to, bo... Najlepsza zbroja. Jest ich więcej, ale nie mogą atakować wszyscy naraz. Jak długo możemy pozostać w ukryciu? Póki nie zobaczymy wroga. Wtedy uderzymy. Tak jest! Mongołowi! Ominijmy ich. Odwróć się od wroga, a skończysz z mieczem w plecach. O, jakiego buffa do życia dostałem dzięki tej zbroi. Zatrzymaj!
Op, op. Ciak, ciak. Ała! Oj! Mamy przewagę! Na most! Dobra. Gotowy? Wuju? Zabij najsilniejszy! Dobra. Spaduwa! A-a! Przejmujemy nasz fort. Mój prywatny fort. Rodzinny tam, jakiś tam. A! Dobra, ciach, ciach. Znakomicie ginie! Brawo! Oj, oj, oj. No nie, złapał mnie przecież. O, masz pies. Leżeć. To już ostatni. Naprzód, przez bramę! Ech, go ahead! Dobra, ciach, ciachy, idziemy. Czuję dumę walcząc u twojego boku. Wróg lęka się twojej siły. Wspaniale walczysz. Dziękuję. Dzięki, mordo. Bądź czujny. Łucznicy, kryć się! Musimy przejść przez bramę. Panie Sakai! Za mną! Za panem Shimurą! Urządź piekło w forcie! Statki wroga muszą skupić się na nas, nie na górze! Najpierw łucznicy. A możesz być i ty. Ciach, ciach. Dobra, mamy ich. Gdzie teraz? A, tam. Będzie. Oj, oj, oj. O, ja. What's up? Ja naprawdę zacznę stosować bany za ortografię, to nie jest śmieszne. Takie timeouciki. Tak samo za nadużywanie przekleństw. Ty mendo, owco psie. A, jego trafił! Ty kurwiszonku. Znaczy ty niedobry ty. Oczywiście Maja, że tak. Musimy nacierać. Nacieramy się nawzajem. Co to jest? Mają płacze. To nasz nowy cel. Przebij się do wieży. Płacze. Wytrzepij. Oczywiście, że mogę. Ty jesteś, Dominik, idealnym przykładem, jak należy nie pisać na streamie.
No, co? Już? Mongoły niedobre. Kurwa. Nie, oj, oj, oj. Idziemy, 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 idziemy. Nie ustępuj! Naprzód! Jazda! O nie! Jak ja tych gnojków nie lubię. Ale ich wytrzepało. Jest ich więcej! Nie zatrzymuj się! No co ty nie powiesz, że jest ich więcej? To forteca! O tak, byczku. Pan z długim... O, ach. Tak jest. A no nic, złapał mnie za rękę. Menda mała. Po tym typiarzu lecimy. Go ahead. Dobierze, dobierze, dobierze. Jazda, jazda, jazda. Przejmujemy wieżę. Dobra, mamy to. Jest łódź Gora. Mieli więcej czasu, ale to na nic. Mongołowie ich widzieli, a ich statki są szybsze. Nasi ludzie są bez szans. Nie. Mają nas, a my mamy chłacze. To broń wroga, nie samurajów. Dzięki niej ocalimy naszych ludzi. Wiesz, jak jej używać? Dowiem się. Zniszcz mongolskie statki. Straże, zostaw mnie. Wuju. Nie zginiemy tu dziś, chłopcze. Nie ma takiej opcji. Mongołowie przysłali posiłki. Nie dopuść ich łodzi do Gora. O tak! Statki Mongołów płoną! Nie odpuszczać! Goro musi ich wyprzedzić! Pum, 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 pum! I upu, 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 upu. Tak dokładnie nikt nie będzie obrażał Mai. Dominik został skrócony na 10 minut. Łucznicy na wybrzeżu. Nie zwalniaj, Goro. Dobra, byczku. Teraz tym panom. O, 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 dobrze trafiłem. Teraz tam. Będzie bum, 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 bum. To są takie czerwone te. O, i zrobiło jebodubu. Bum, 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 bum. Ciup, ciup, ciup. Dobre. O, o. Dobra. Nie żyje. Zbliżają się kolejne statki. Snajper. A, tam są statki. Kolejny dead. Udało ci się, Goro. Sprawdź. Mamy to. Jej! Przewidziałem to. Wciąż nie udowadniasz, że Mongołów można pokonać. Nauczyłeś mnie walki. Nie mogłem cię zawieść.
Nigdy tego nie zrobiłeś. Jestem dumny z wojownika i człowieka, którym jesteś. Dzięki, wuju. Dzinie, w liście do szoguna zawarłem obwieszczenie. Chciałbym, byś oficjalnie stuknął. Wow. Zawsze wiedziałem, że będziesz kontynuował me dziedzictwo. Po wojnie stanie się to faktem. Pewnego dnia nasz lud uzna cię za swego przywódcę. Staniesz się czcigodnym Jito, wspieranym przez samego szoguna. Obym mógł im służyć tak dobrze jak ty. Tak będzie. Trzeba dokończyć przygotowania. Ale to było, o Jezu. Nim przybędą posiłki szoguna. Ważne słowa są. Odzyskaj zbroję ojca i zwerbuj mieszkańców Jarika. Zobaczymy, na co stać twoją przyjaciółkę. Spotkam się z Juną i zabiorę zbroję z wioski Omi. Gdy będziesz gotów, udaj się do obozu w Kubarze. Wtedy wyrwiemy mój zamek ze szponów Kotunhana. I ocalimy dom. Jako ojciec i syn, szogun będzie świętował nasze zwycięstwo. Wkrótce znów się spotkamy. Tymczasem bezpiecznych podróży. Dzięki, ojcze, wuju. Nie wiem już, jak ci mówić. Wiadomość w płomieniach. Au! Jak? A Golasa było? No już, no. Mogę już włączyć? Dobra, włączam. Już kamerka wróciła. Oj, odzyskaliśmy coś? Port Mitodake. O panie, ile tutaj tego jest. Dobra. Tepnijmy się do wioski jakiejś większej. Bo ulepszajmy się. To było całkiem duże, nie powiem. Powiedział szogunowi, że mam się stać jego synem. No nieźle. Mario tu jest. Po innych mnichach nie ma śladu. Mamy tu Noiro, ale ja bym chciał poulepszać sobie zbroję i tak dalej. Odebrać dary. Katana Sakaya. Oj, większy damage. Podać ci torbę? Dobrze. Podam ci torbę, kochanie. Ale śmieszne. Dobra. Co chce? No. Dzień, maskot masz. Twoja klinga na schronie. No. No. Nie zauważyłem. Właśnie się dowiedziałem, że u Zuzi byli, znaczy u mnie byli bracia Zuzi. XD. Dobra, idźmy do Noira. Pogodajmy z nim, pierwsza misyjka. Gdzie mnisi ze świątyni? Choć jego uczniowie wyszli z cedrowej świątyni, aby szkolić uzdrowicieli w wiosce. Mongołowie ich pojmali. Nie zabrali nic więcej? Choć poszedł po dobroci, więc nie spalili wioski. Przywieźli wodę? Zabili niepodporządkowanych, nagradzali uległość. Ulubiona taktyka Kotuna. Nie powinien sam z nimi iść. Poświęcił się dla swojej wioski. Oni nie mają bardziej. No ta. Mongołowie tu wrócą. Opóźnił tylko nieuniknione.
O, żabka. Będą pieniążki. Grosiki. Ostatni wojowniczy mnich. O, i klikamy w link na czacie. Wiesz, gdzie mogą być? Jechali wzdłuż pól herbaty. Ruszajmy za nimi. Go, go, go. Udaj się na pola herbaty. Musimy obronić mnichów. Mongołowie tak zrobimy. Nie zabiją kogoś, kto zna się na leczeniu. Na jeźdźcu zupełnie coś nowego. Przecież jakie nowe, jak mam posiadane. A, nic nie jest problem. No. Przynieś więcej, to się dogadamy. No to zaraz ci ustawię. Udaj się na pola. No to które na te pola herbaty, chopie? Prowadź. Dajesz mnichu. Ghost of Tsushima. Byli tutaj, przy polach herbaty. Poszukaj śladów. A co? Ładna? Niedługo będzie dzień. To są? No. Szukaj trop mongołów. Gdyby oglądała streamka, to by wiedziała. To prawda, Maja. Zuzia gardzi moim streamkiem. Bo za dużo gram. No dobra. Ty no, bo ta kamera mnie denerwuje i ona jest za blisko teraz i ja nic nie widzę. Szukaj trop mongołów. Towary o. Wszelkiego rodzaju. Ulepszmy. Dobra. Żegnaj. Udanych łowów. O, tu coś jest. Ślady. Tylko oni zostawiają ślady. Co jest, co Maja? Porozmawiaj z Noirem. Ruszyli w kierunku bagna. Chodź. Rozumiem, że znasz Chociego. Zawsze narzekał, że mój brat jest zbyt skory do walki. Jakim on jest mnichem? W Sago panowała kiedyś straszna zaraza. Ludziom gniły twarze i kończyny. Wszyscy. Mogę za 3 minuty? Zamieszkał tam, muszę skończyć. Leczy. Odwaga różnie się przejawia. Choci uważa, że wojowniczymi mnichami... Witam się z typem, a ten z serwerka wyszedł. A kto? Ratuje więcej osób niż zabija. Nie ma we mnie. Dominik, czy ty chcesz za caps locka znowu dostać bana? Nie. Wróć na pole herbaty. Chyba źle poszedłem. Ja szedłem za nim. No tak myślałem. Że nie chcesz. Dobra, idźmy ścieżką. Usłaną tropem. Za tropem mongołów. Tup, 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 tup. O, zmęczył się trochę. Zostań, Norio. Nie chcę niepotrzebnie narażać mnichów. Opsa! Ha!
Dobrze, Maja, czekam na ciebie. Mamy to. Uratowaliśmy chłopa. Samuraj, co powstał z martwych? Tak. Choci jest z tobą? Choci? Nie, ale jeden z nas uciekł. Najeźdźcy ruszyli za nim. Wrócą lada chwila. Panie Sakai, Mongołowie na drodze! Norio, ty żyjesz! Cofnijcie się, wszyscy! O! Pogadane. Nie, sam siebie ogłuszyłem. Ciach, ciach. Dobra, tego pana mamy z głowy. Ucieknął. Rozmawiaj z mnichami, idziemy. Obronieni? Ktoś jest ranny? Nic na mnie jest, panie. Gdzie Choci? Inna grupa go zabrała. Norio, oni znali imię Chociego i mówili o cedrowej świątyni. No proszę. Panie Sakai. Czemu mieliby oddzielać Chociego? Może coś planują. Jest też niesforny. Czyli ich rozdrażnił. Znając Chociego? Tak. Nie martw się niepotrzebnie. Najpierw musimy go znaleźć. Postaram się dowiedzieć, gdzie go zabrali. Spotkamy się w Akashimi. Znajdziemy go, Norio. Tak jest. Ładny wojowniczy mnich. To ja dziękuję za oglądanie. Zapraszam na Twitcha, zapraszam na Discorda, wszystko jest w opisie. Także pa, 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 pa.